Witajcie kochani w kolejnym holu lumpeksowym mody ekokreatywnej. Tym razem hol w poniedziałek, ponieważ we czwartek nie będę mogła go robić, będę zajęta, a poprzedni weekend miałam dużo różnych imprez, między innymi wesele przyjaciół i w związku z tym nie mogłam robić żadnych zdjęć, żeby robić regularnego vloga. Dzisiaj pokażę Wam kilka rzeczy, które kupiłam ostatnio w lumpeksach. Od ostatnich 3 tygodni nie pokazywałam nic nowego, więc dzisiaj zobaczycie moje najnowsze zakupy. To są bardzo fajne rzeczy i jestem bardzo zadowolona z tych zakupów, ponieważ udało mi się kupić dużo rzeczy na bardzo dużej wyprzedaży w takim dużym lumpeksie. Te rzeczy były wszystkie po 2 złote, więc naprawdę sporo kupiłam fajnych rzeczy tam. I kupiłam też kilka troszkę droższych rzeczy, ale też były one tak w granicach między 7 a 15 zł, więc naprawdę są to niedrogie zakupy. Wszystko to razem być może kosztowało około 50 zł. Myślę, że normalnie w sklepie bym kupiła za to jeden przeciętnej jakości ciuch. I jestem bardzo zadowolona, tym bardziej, że to są dosyć rzeczy, tak jak mówię, jakościowe i takie trend. No to zaczynajmy. Pokażę Wam najpierw ciuszek, który kupiłam za 2 złote. Jest to ubranie dziewczęce dla mojej koleżanki. Jest bardzo fajne. Jest to taki komplecik dziewczęcy na mniej więcej od 7 do 10 do 11 maksymalnie lat. Z bawełny bardzo, bardzo fajnej firmy Cruel Cuts. I zrobiony w 100% z bawełny. I to w dodatku taki modny bardzo w tym sezonie wzorek tie-dye właśnie, tak jakby farbowany odręcznie, ale tak naprawdę akurat ten komplecik nie jest wcale farbowany odręcznie, tylko materiał jest tak nadrukowany, że wygląda jakby był odręcznie farbowany. Naprawdę jest to świetnej jakości, taka super spódniczka krótka i do tego bluzka w takim, myślę, że troszeczkę marynarskim stylu, bo właśnie jest to i kolor taki biało-granatowy, ma też takie oprzycia tutaj czarno-białe. Naprawdę wygląda to według mnie no super, szczególnie jako właśnie komplet, już taki trochę elegantszy, można użyć to na jakąś trochę bardziej oficjalną okazję dla dziewczynki. Bardzo mi się podoba, mam nadzieję, że koleżanka, dla której to jest, będzie też zadowolona. Ok, a przy okazji następna rzecz, którą kupiłam za chyba 3 zł, tak mi się wydaje, świetny oldschoolowy pasek, on jest w stylu vintage, właściwie to jest pasek vintage, bo zobaczcie, nie wiem czy to będzie dobrze widać, ale ten pasek rzeczywiście widać tutaj po metalu, że jest stary, to nie jest jakiś pasek podrabiany na stary, ten metal jest nawet odrobinkę miejscami taki wytarty, ale nie bardzo, nie na tyle, żeby to szpeciło. I zobaczcie, paseczek jest z takiego jakby sznurka wyklejanego. Bardzo mi się to podoba. Tu jest napisane West Germany, czyli to jest jeszcze z lat, na 100% z lat, kiedy był podział na wschodnie i zachodnie Niemcy, czyli z lat 80., być może nawet wcześniej. Naprawdę świetny pasek, ja go troszkę skróciłam, bo on jest zrobiony w takim systemie, że tutaj jest blokada, taka dosyć solidna blokada i po obcięciu tego paska na odpowiednią długość można go sobie dostosować do swojego obwodu pasa i zobaczcie, całkiem fajnie to wygląda. Będzie świetny do sukienek albo do jakichś takich tunik, które są w retro stylu, ale niekoniecznie, bo też do nowoczesnych będzie moim zdaniem fajnie wyglądał. Spróbuję go przymierzyć później do jednej z rzeczy. Jestem szalenie zadowolona z tego paska, bo był naprawdę za bezcen i jest przepiękny, bo na pewno będzie się świetnie prezentował do wielu eleganckich rzeczy. Kolejna rzecz. Kochani, sukienka jedwabna w moim ulubionym kolorze. Uwielbiam ten kolor. Powiem Wam, że ta sukienka jest bardzo schlebiająca, ponieważ krój taki w literę A i tutaj dekolt V powodują, że naprawdę ona wyszczupla sylwetkę optycznie. Wygląda się w niej bardzo smukło i przyjemnie. Ja pokażę się Wam niedługo we vlogu w tej sukience, bo już mam pomysły na stylizację z tymi rzeczami. Niektóre z tych rzeczy już były stylizowane i zobaczycie je na przebitkach, ale tej sukienki jeszcze nie pokazywałam, zobaczymy ją za tydzień lub za dwa, to będzie zależało od tego, który temat vloga zrobię jako pierwszy. I tutaj jest taka fajna falbanka modna teraz, ale ja nie wyglądam za korzystnie w takich dużych falbanach i chcę tą falbankę tutaj troszkę udrapować, mam nadzieję, że pokażę Wam to już w skończonej wersji. Tymczasem naprawdę sukienka jest śliczna i ten kolor prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo twarzowo. No jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. Kosztowała w granicach 12 zł, bo to też było na jakiejś tam już niewielkiej wyprzedaży. Przynajmniej tak mi się wydaje.
ale czasem już jest trochę tych rzeczy i zaczyna mi się to mieszać. Tutaj mam rzecz, która kosztowała mnie kilka złotych również. I to jest kombinezon w takim stylu, stylu vintage troszkę, w kropeczki, bardzo modny wzór tego sezonu. I on jest w takim kolorze troszkę cappuccino, taki różowy beż. Z kołnierzykiem, jest przeuroczy i oczywiście będę go prezentować we vlogu o modnych wzorach sezonu, także czekajcie na ten vlog. Wyglądam naprawdę bardzo, bardzo dobrze w tym kombinezonie, wydaje mi się, bo on jest idealnie skrojony do mojej figury. Po prostu tak się złożyło, że no pasuje jak ulał, jakby był szyty na mnie. Także super zakup według mnie i to jest wiskoza, będzie świetny na lato. A teraz pokażę Wam coś, co już było we vlogu ostatnim, ale nie pokazywałam tego jeszcze w holu. To jest sukienka, najdroższa rzecz z tych tutaj, które będę dziś pokazywać. Obok jednych ze spodenek, sukienka taka z wiskozy biała, którą pokazywałam właśnie we vlogu o bieli i koronkach ostatnio. I tak sukienka kosztowała 23 zł. Jest prześliczna, zobaczcie sami na zdjęciach, bardzo ładnie wygląda na figurze, jest bardzo cieniutka, sprawdziła się, bo właśnie nosiłam już w bardzo duży upał i naprawdę jest świetna. Do tego kamizelka, którą też pokazywałam w tamtym vlogu, zobaczcie sobie na przebitkach. Kamizelka, to jest chyba kamizelka z Zary, nie ma metki, ale moja koleżanka ma identyczną z Zary. No i to jest ten sam model, ten sam wzór, więc myślę, że po prostu ktoś odciął metkę. Bardzo fajna w kolorze ekri, taka koronka jeszcze z dodatkami takiego jakby tutaj tiulu. Bardzo piękny wzór, możecie zobaczyć to. Nawet wydaje mi się, że na tym vlogu tak tego wzoru nie widać jak właśnie tutaj. Bardzo delikatny, subtelny i taki wdzięczny wzór i to jest bawełna. Wygląda przepięknie, naprawdę. Bardzo podoba mi się wzór tej kamizelki, chociaż ja nie jestem ogólnie fanką kamizelek. Teraz będzie kilka rzeczy w błękicie. Ostatnio w związku z modą na te pastele, a szczególnie właśnie na błękit, szukałam dosyć sporo takich niebieskich rzeczy. Tym bardziej, że ja dosyć lubię błękitny kolor i nieźle w nim wyglądam. Kupiłam naprawdę super perełkę. To jest najlepsza marka, którą ostatnio upolowałam. To jest bluzka z wiskozy i poliestru, co prawda, no ale z wiskozy, więc częściowo naturalna. Od firmy Versace Jeans Couture. Tutaj mamy metkę. Również jest tutaj bardzo dobrej jakości metka wszyta z boku, więc jest to rzecz jak najbardziej firmowa. Metka w środku również opiewa wszystko, z czego się składa. Tutaj mamy, o, nawet takie dodatkowe metki. Opis materiału, troszkę przesadziłam nawet, wiskoza 85%, więc to jest duży, w dużym stopniu naturalny materiał, 15% poliamidu, także dosyć dobry skład. No i bardzo fajna taka kangurkowa bluza, top, świetnie pewnie będzie wyglądać do jeansów, myślę, bo to jest taki półsportowy ciuszek z kieszonką taką ażurową, no i z kapturem, świetna rzecz na wycieczki, na jakieś bardziej takie sportowe stylizacje. Mam nadzieję, że uda mi się bardzo fajnie wystylizować. Także naprawdę wow! Jestem zachwycona. Następna rzecz to oversize'owy sweter z czystej bawełny. Ja bardzo lubię do leggingsów takie rzeczy i czasem noszę je z pasami, czy z jakimś tutaj udrapowaniem, żeby to wyglądało bardziej zgrabnie, ale ogólnie nawet luzem. Ta bluza bardzo mi się podoba. Ten sweter właściwie. Pokażę Wam, jak to wygląda, tak na szybko, ale będę również pokazywać w programie o letnich pastelach, także na pewno mnie zobaczycie w stylizacji z tym swetrem. No i taki oversize'owy sweter z bardzo przyjemnej bawełny i widać, że to jest bawełna rewelacyjnej jakości. To nie jest jakaś szmata, która się zaraz rozciągnie. Jest używana, a wygląda jak nówka ze sklepu. I według mnie no, ten kolor jest po prostu boski. Wiem, że to mierzę trochę już na ubranie, więc nie jest to tak piękne, jak na gołe ciało to będzie wyglądać. Myślę, że spokojnie, czy z paskiem, czy luzem, będzie super sprawą. Letni sweter, według mnie jeden z najlepszych zakupów, jakie zrobiłam tego lata. No i to jest sweter znowu jakiejś takiej niszowej, podejrzewam, że skandynawskiej firmy, tak po jakości i po stylu, wydaje mi się. Zeus van Seal. Być może jest to jakiś duński, czy też właśnie szwedzki sweter. Tu ma bardzo fajną też taką naszywkę, co zazwyczaj jest umieszczane na dosyć drogich i takich markowych ciuchach. Następna niebieska rzecz to w związku z trendami na dzianinę i na takie samodziały
taki topik, który jest całkowicie z dzianiny i to w świetnym składzie, moi drodzy. Tutaj mamy wiskozę, wełnę, trochę nylonu, kaszmir i angorę, więc jest to naprawdę bardzo dobry skład. Jest to firma White Stuff. Znam już tą markę i to mają bardzo fajnej jakości rzeczy, naprawdę. I dosyć droga marka to jest. Pokażę Wam też na szybko, ale będę też to pokazywać, bo będę to nosić jako topik do jeansów. Wydaje mi się bardzo fajny i będzie fajnie wyglądał też do środka. Ja na razie nie będę go wkładać, bo tu będzie za dużo przebierania się z tym, jak na dzisiejszy szybki haul. Trochę trzeba rozwiązać to. No i to jest taki bardzo zgrabny topik. Myślę, że na gołe ciało też będzie fajny, bo on jest bardzo milutki. I mimo, że jest z wełną, to na takie nie 30 stopni, ale takie normalne letnie dni będzie całkiem fajnie wyglądał i będzie bardzo milutki na gołe ciało. No to tyle, jak chodzi o niebieskie rzeczy. Troszkę sobie tu zawiążę jeszcze. No niestety na takie czarne rzeczy wkładanie wełny kończy się tak, że trzeba będzie to czyścić z tych kudełków. Ale ja tego nie zamierzam nosić na top, tylko na gołe ciało, tak jak mówiłam. Spodenki. Szukałam już długo takich fajnych spodenek, bo właściwie teraz mam tylko jedne takie luźniejsze i takie bardzo uniwersalne spodenki, które już pokazywałam, takie khaki z H&M-u. I udało mi się kupić taki świetny, modny wzór, właśnie egzotyczne kwiaty na ciemnym tle. Są to spodenki z Zary. I za te spodenki też zapłaciłam, to była jedna z najdroższych rzeczy. Coś ponad 15 zł one kosztowały, ale są świetne i są w ogóle niezniszczone. I mam nadzieję, że będą pasować do bardzo wielu rzeczy, nawet będą pasować do czegoś takiego, bo tu mamy błękit, tu mamy też niebieski i mam też zieloną bluzkę jedwabną, która będzie pięknie się prezentować z tymi spodenkami. Na pewno zobaczycie też w kolejnych vlogach. Ostatnie dwie rzeczy i tutaj mam kolarki, bardzo modne w tym sezonie. Postanowiłam dać im szansę, kupiłam je za też jakieś 2 zł, naprawdę to było bardzo tanie. Świetny kolor miętowy, myślę, że w stylizacjach pastelowych będzie się naprawdę sprawdzało. Będzie dobre na upały, do bieli, do niebieskiego, do różowego, będzie świetnie wyglądać. Mam też dosyć sporo rzeczy miętowych, więc jak najbardziej. No i myślę, że to będzie może nie mój ulubiony krój spodenek, ale na ten sezon na pewno będzie fajny i można w tym jeździć właśnie na rowerze, czy uprawiać jakieś sporty, czy nawet pójdę być może poćwiczyć sobie jogę, czy coś na siłowni. Ostatnia rzecz jest sceniczna. Czasami pokazuję Wam takie sceniczne rzeczy, bo przydają się one właśnie do mojej muzycznej działalności. I kupiłam przepiękną suknię jedwabną, z czystego jedwabiu. I to w dodatku jest suknia vintage i jest w przepięknym szmaragdowym kolorze. Jest to tak piękna zieleń. No naprawdę, byłam w szoku, jak znalazłam tą suknię. To jest autentyczna suknia po prostu z lat, myślę, że z lat 60. Ona będzie, bo krój, taki hollywoodzki, klasyczny krój, tutaj i dekoltu, takiego w serduszko i tej spódnicy, która się układa tak jak właśnie spódnica w latach 60., czyli troszkę geometrycznie, nie jest taka bardzo lejąca czy dopasowana. Wygląda ta suknia jak częściowo szyta ręcznie. Tutaj, o tu nawet jest cena 18 zł, ale ja ją kupiłam dużo taniej, bo to było na wyprzedaży też 50%, więc pewnie około 9 zł. Mamy tutaj metkę. Ona jest tutaj bardzo fajnie odszyta z podszewką, z fiszbinami i ma takie halki, jak tu możecie zobaczyć, które też są osobno zapinane na haftki, więc naprawdę to jest coś wow. I ta suknia jest odrobinkę do dopasowania, bo jest na mnie troszkę w biodrach za szeroka jednak. To by była tak jak na moje oko, taka M-ka. Ale w zasadzie niewielkie przeróbki są tu potrzebne i myślę, że to będzie rewelacyjna i po prostu bardzo, bardzo efektowna suknia na scenę. Także to jest jeden z najlepszych zakupów też i no, takie rzeczy vintage, które są z pięknych materiałów, szyte przez jakąś pracownię na zamówienie, no to jest naprawdę świetna zdobycz. Także mam nadzieję, że podobały się Wam moje zakupy tym razem. Zapraszam na następne hole, zapraszam na vlogi, które będą o nowych trendach letnich. Już niedługo właśnie pastele i modne wzory, a także będzie vlog o ciuchach w mocnych zestawieniach kolorów, różnych ciuchach, nie tylko o sukienki tym razem. Także zapraszam i zachęcam do polubienia mojej strony Moda Eko Kreatywna, do zajrzenia na mojego Instagrama, również
moda ekokreatywna. Wciskajcie przycisk powiadomień, by dostawać wiadomości o moich nowych vlogach. Dziękuję za wszystkie subskrypcje i bardzo serdecznie zapraszam Was do komentowania. Piszcie, które rzeczy najbardziej Wam się podobały, co Waszym zdaniem jest najfajniejszą zdobyczą, co sami byście nosili. Cześć!